Hej, witam na kolejnych poszukiwaniach. Już parę sygnałów kopłem, ale wyszły folijki, palmosy. Teraz znowu był sygnał taki folijkowy na 60 parę. Już wydłubałem z tej dziury i leży obok. Gdzie nagram. Macie jakiś fajny fant, widać orzełek jakiś malutki. Przeczyszczę go. Zaraz się włączę. Mam tu teraz taki sygnał 54 55 głęboki, taki cichy, no może albo głęboki, albo coś małego. Pocisk. Z tych, no to jest pocisk tych nabojów bocznego zapłonu. Wgrałem nowy soft Dadeusa, soft 1.0. Tu się go jakby na nowo uczę. No widzę, jest stabilniejszy detektor. A zobaczymy, co, czy jakieś poprawy są. Ale jest fajnie, stabilnie, na plus. Nie ćwierka tak jak na poprzednim sofcie. No, dobra. Włączę się, jak będzie jakiś konkretny sygnał. Teraz sygnał 71, 72. Nie, brączka. Od gołębia. Kolejny sygnał 72, 75. Na razie to kurczę folijki wychodzą, blaszki. Kolejna obrączka od gołębia. No to jest ta stara aluminiowa. O, idziemy dalej. Jeszcze tu pochodzić, poszukać. Chodzi się jak po dywanie. Ten sygnał tu jest dalej. 71 to nie była chyba ta obrączka. Zakopałem, sprawdziłem. No, jeszcze jedno. Ale teraz nowsza. Dwie obrączki w jednym dołku. Może tam na tym drzewie u góry gdzieś siedział i od tego łumpy. Dobra, idziemy dalej. Znowu fajny sygnał 56. Zobaczymy tym razem, co będzie. Co to jest? Chyba dynaryk myśliwego. Tak jest. Sygnał był taki niemrawy. Wykopałem, poprawił się. 78. Monetka. O, złoto. Złoto Weimaru. Ale zarośnięte. Nie widać. Czekaj.
ale chyba dziesiątka po wielkości. Z jednej strony ładne, a z drugiej strony katastrofa. Teraz jakaś klamra wyszła. Jest ambona, jest polowanie i trzeba tu obszukać. A myśliwy lubią gubić. Poszukamy co tam. Wyskocz obok ambony. Sygnał 78. Wykopane. Do sprawdzenia. No, to co myśliwi gubią. Ale mają ładnie to zrobione. Przywiązane i zakotwiczone. Pomysłowo. Raz przy tych zanęcie, czy jak to się tam zwie, wykopałem dołek i takie też wyszło. Nie wiem co to jest. Czy to guzik? Takie dziwne. Coś innego. Nie nagrywam na żywo, bo tu jest wielki haczyk. O, widać ile już tych śmieci, mam folię, kapsle, wszystko, bo tu kiedyś były pola, ale teraz mi się udało wykopać jakąś monetkę, nie wiadomo co. O, widzę, że to międzywojnie. I tu już widać żółka. I chyba 2 grosze. Tak jest. No i super. To jest bardzo, bardzo wielki haszyk. Wszystko tu jest. Kurde, folie, kapsle. O, tu nawet widać. Po pastach różne rzeczy. Dobra, szukamy dalej. Tak, dalej się tu kręcę koło tego, koło tej ambony i teraz kluczyk wyskoczył, mały skutki i łóżka myśliwska. Myśliwy gubią. Teraz wyskoczyła jakaś plomba, a to nie plomba, co to rozwaliło na dół. Ale jest tu coś nabite. Z jednej, nie, to może jakaś plomba albo z blaszki zrobiona. Znowu wykopany jakiś sygnał 85. Maleczka. To będzie była PRL. Tak jest PRL. Jakieś grosiki. Nie widzę dokładnie. A teraz kurwa jakaś petarda wyskoczyła. W tej wodzie raczej wykopanej. Już widziałem, że jest jakaś odznaka. O, ale trochę nie kurwa. Tam jest jakiś napis. Ale to już jest strzał, no. A już miałem iść do domu, idę do domu już. To jest to przodowników. Dobra. Za chwilę się włączę. Tak to wygląda po wyczyszczeniu. Piszę kurs przodowników. Nie wiem co to jest za odznaczenie.
ale brakuje nakrętki. Ja wiem, czy w domu nie mam jakiejś jednej nakrętki, znalazłem, może będzie pasować. Dobra, po tym pięknym strzale idę już do domu. Jeszcze podsumowanie zrobię, ale mam tu jakiś sygnał, że się uda na żywo jeszcze coś nagrać. Jeżeli to będzie polmos, to też to się spotkamy już na podsumowaniu. A to ze szczepionki. Dobra, zaraz zrobię podsumowanie. To tak, jestem już przy samochodzie. Co mi tu wyszło? Takie podsumowanie. Kupę śmieci. Teraz pójdę do śmietnika. No i najfajniejszy dzisiaj. Dwie monetki. Żółto Weimaru, ale tu już widać. Nic nie widać. Dwa grosze między wojny. To nie wiem, czy to jest guzik. Czy co? Dwa pociski. Pistolet i trzy obrączki. Odznaka ładna. Potem w internecie dowiem się, co to za odznaka, to napiszę, jak znajdę, to tam napiszę pod spodem. No i taki orzełek, no, bez czapki jakiejś. No i tyle. Jak się podobało, to zostawić lajki, subskrypcję i do następnego. Hej!